Bardzo ważną rolę w mojej karierze też odegrali nauczyciele wychowania fizycznego, pan Jan Rudeczko i pan Dariusz Duszkowski, którzy dziś tak dzięki nim bardzo polubiłam sport. I to, w którym miejscu się znalazłam w mojej karierze, też dużo zawdzięczam im. Później tak trener Eugeniusz Bedyńczyk, to już taki był profesjonalny trener tutaj jeszcze w gimnazjum. Ale do sportu trafiłaś dzięki rodzicom, czy przez rodziców? Tak, to prawda. Pamiętam, jak któregoś razu wróciłam z jakiegoś turnieju siatkarskiego i mama mi powiedziała, że zapisała mnie do klubu Podlasie i jadę na jakiś tam obóz, bo zobaczyła w telewizji trenera Kuczyńskiego, który był kiedyś jej trenerem. No i zapisali mnie właśnie do klubu i poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego. Tylko pod takim warunkiem, że trener Kuczyński zostanie moim trenerem. Mama i tata na to przystali, że mogę pojechać do Białegostoku do szkoły, ale tylko i wyłącznie pod okiem trenera Kuczyńskiego. No właśnie, jak dzisiaj w ogóle przekonać dzieci do sportu? Bo tak jak już było mówione też w filmie, sport u nas w Polsce to przede wszystkim 90% piłka nożna, tak? I każdy chce być tym Lewandowskim. No a jak odczarować tą piłkę nożną i pokazać, że sport to nie tylko ta piłka nożna? Tak, to prawda. Szczególnie chłopcy bardzo lubią piłkę nożną. Ja widzę, że najważniejsze jest, żeby zaszczepić to w małych dzieciach, w młodych dzieciach, bo one mają bardzo dużo energii i dla nich nie ważne, czy da się piłkę do koszykówki, czy piłkę do siatkówki, czy też pobiega się z nimi przez płotki. One są głodne ruchu, głodne rywalizacji tej takiej w grupie. Więc myślę, że jeżeli zacznie się od młodych lat i od młodych dzieci, to na pewno, nie mówię, że ze wszystkim, ale z jakiejś tam garści tych dzieci na pewno część pójdzie w kierunku sportowym. A w jakim wieku to są dzieci, które teraz przychodzą do Ciebie na te zajęcia? To są dzieci już od 5 roku życia. Rodzice chętnie przyprowadzają u dzieciaków widać tą chęć do sportu, a nie siedzenia przed komputerem? Tak, szczególnie u tych małych dzieci, to bardzo widać, że im się podoba. Ja staram się, żeby te zajęcia też były atrakcyjne, to nie jest trening, to jest zabawa. My gramy w berka, biegamy, podajemy pałeczkę sztafetową, biegamy przez płotki, skaczemy wzwyż, ale też rzucamy oszczepem, więc to jest takie, staram się, żeby było różnorodne. Też staram się, żeby te dzieci były zadowolone i żeby się nie nudziły. I zdarza się oczywiście, że rodzice zapisują na raz w tygodniu, i dzieci proszą, żeby zapisały na więcej, bo im się tak podoba. Mnie to też bardzo cieszy, bo ja daję całe serce. Ja w sporcie byłam bardzo profesjonalna i perfekcyjna. Takim chciałam być sportowcem. Ja teraz takie całe swoje serce wkładam w tą moją akademię i oddaję całe serce tym dzieciom. I cieszę się, że im się podoba. Kania chce skakać? Lubi. Żywa jest. Tak, to prawda, żywa. Po mamusi. Jak w ogóle dzisiejszą młodzież, dzisiejsze dzieci zachęcić do sportu? Może nie tej piłki nożnej, tak? Chociaż też jak najbardziej, ale do atletyki. No to w dzisiejszych czasach w ogóle mam wrażenie, że dzieci nie za bardzo chcą uprawiać sport. Mają dużo innych. Ja też pamiętam, ja mam siostrę młodszą 8 lat i 2 lata, więc ja pamiętam, jak my spędzałyśmy z moją siostrą to młodszą 2 lata czas, a jak później spędzała go moja siostra 8 lat młodsza, więc ona praktycznie z domu nie wychodziła w wakacje, więc teraz dzieci mają dużo alternatyw, ale też myślę, że tacy wielcy sportowcy jak Wojtek, czy nawet Robert Lewandowski, piłkarz, oni przekonują tą młodzież do tego, żeby wyjść z domu, żeby wyjść na ten trening, poświęcić trochę swojego czasu, a kto wie, może kiedyś ktoś zostanie takim Wojtkiem albo takim Robertem. No właśnie, warto. Bardzo. Nawet jeżeli nie będzie się miał w perspektywie zostać Wojtkiem czy Robertem? Oczywiście, że tak. Ja nie jestem ani Wojtkiem, ani Robertem, a nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym być sportowcem, że te 22 lata temu, kiedy taka moja kariera się rozpoczęła, nie zamieniłabym tego na żadne inne takiego wydarzenie w moim życiu. Nie wybrałabym niczego innego, bo to było najlepsze, co mnie spotkało w życiu, ta kariera sportowa. Ja poznałam cudownych ludzi, wspaniałych przyjaciół, zwiedziłam bardzo dużo świata, a przede wszystkim spełniałam swoje marzenia i robiłam to, co lubię, to, co kocham, bo skok wzwyż to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja zawsze to powtarzam, że wtedy w 4 klasie na lekcji WF-u ja się zakochałam i tak pozostało do dziś dnia. W naszej hali, w Trójce, gdzie Kamila pierwszy raz przyszła, oddała pierwsze skoki. I mało tego, po raz pierwszy w 2000 roku, jak to było w pierwszej klasie gimnazjum, w 2000 roku, tak jak powiedziałem,
Ona była siatkarką, ona nie była, jak mówisz, o czwartej klasie skakała z wyższej. W pierwszej klasie w gimnazjum Kamila przyszła do trójki i po raz pierwszy skakała, gdzie po raz pierwszy, jako organizator, zrobiłam coś takiego. Mówiła, że się przestraszyła, że bała się wszystkich. Pamiętasz? Ja mam zdjęcia z tamtych czasów właśnie. I Kamila skacząc na 161 w pierwszej klasie gimnazjum, to jest rekord niepodbicia. Kiedy prowadzimy historię rekordu, zwycięzców prowadzimy w pierwszej klasie po raz pierwszy. Co się stało, że jako organizator, podchodząc do stopni wyższej na hali, biegała cały czas do poprzeczki i co? I nie skakała. I co zrobiłem? Raz pobiegła, nie skoczyła drugi raz, ale za trzecim razem już musiała skoczyć, bo ostatnie podejście było tak nastawione, jak są zegary. Jest czas, ma skoczyć i koniec. U nas na hali nie było takiego czegoś, więc trzy skoki decydowały i do dzisiaj jest to samo. Robimy to co roku dalej. I Kamila za trzecim klubem 161 skoczyła. A ile skoczyła w drugiej klasie? W drugiej też była. Nie do pobicia jest rekord. Wszystko pamiętamy. Już sama nie masz takich informacji.